miałam piątkę z matematyki, ale chyba nie wiem za co. Proszę zobaczyć. Tutaj pani księgowa dokładnie mi tutaj zaznaczyła. To jest nasza płaca 2700. To jest płaca brutto. Tak, która była napisana zresztą jako płaca zasadnicza. Płaca pielęgniarek po podwyżce na dzień dzisiejszy wynosi 2400 zł. Proszę bardzo, konto osobiste 1519. Świtetnia płaca pielęgniarek. Konto osobiste nam chodzi. Ale w telewizji pani konto osobiste 10% 270 zł podwyżka. Konto osobiste. To jest podwyżka, czyli liczy się na to. Wynagrodzenie zasadnicze, do tego jest wysługa, do tego jest jeszcze średnia godzin za urlopy, do tego jest, są godziny nocne, do tego są godziny świąteczne, do tego... Pani dyrektor, ja mam 2700. Ale średnio panie dostały taką podwyżkę. No kto ją dostał? Moje panie, zaprosiłam pani jeszcze do negocjacji dalszych, także ja panią na razie serdecznie dziękuję. Panie mają uzasadnioną sprawę, znaczy uzasadnione swoje tutaj żądania, bo ciężko panie pracujecie, jednakże ja cały czas mówię, nie w takiej wysokości teraz, bo szpitala nie stać, będziemy negocjować i proszę o cierpliwość i dajcie panie... po prostu do tego momentu, aż będzie podpisany kontrakt. Uwierzcie mi pani. Nie muszą się poniżać tak jak my, nie muszą chodzić po ale tak też nie może być, że ale są moje pani, informacje niezgodne z prawdą. I potem ludzie na zaczepie mówią, co wy chcecie? Mówicie, że dostałyście 100 zł, a wy dostałyście 270. Moje panie, zapraszam do negocjacji, panie przyjdą, wywieźcie panie tu przedstawicielki, zapraszam. Ja zaczepię, to mogę. Ale my chcemy wszystkie wiedzieć, jak to będzie. No to nas dotyczy. 30 lat. Świąteczne dyżury, nocki. Święta pani była w domu, myśmy pracowały. Na nocki my pracujemy, pani nie pracuje. 30 lat się słyszy, dostaniemy kiedyś, bo szpital zbankrutuje. Cały czas szpital bankrutuje, bo my, nam się nie należy. Chcemy rozmawiać! Chcemy rozmawiać! Chcemy rozmawiać! Tak jak było dzisiaj, myśleliśmy 30 lat, wyjść tutaj przed budynek dyrekcji szpitala po to, żeby zakomunikować, że domagają się podwyżek. Ja przypomnę, pielęgniarki domagają się 50% podwyżek, to podstawy mniej więcej w wysokości około 700 zł. Dziś minęła już godzina 9.30, więc zgodnie z planem pielęgniarki wracają do pracy, ale zapowiadają, że jeżeli ich żądania nie zostaną spełnione, no to możliwe jest tutaj także zaostrzenie sprawy. Średnio pielęgniarka w naszym szpitalu chciałybyśmy, aby uzyskała 700 zł do podstawy, do pensji zasadniczej. W tej chwili pani dyrektor zaproponowała nam 10%, jest to rzędu 140 zł. A to nie jest tak, że szpital nie ma pieniędzy? Słyszymy to od wielu lat. Cały czas powtarzane wciąż te same rozmowy i wciąż te same słowa przestały już nas satysfakcjonować. Przestajemy wierzyć po prostu w to, co się nam mówi, ponieważ jest niedopuszczalne, żeby przez przynajmniej 10 lat ja wciąż jako przewodnicząca związku słyszę, że nie ma pieniędzy. Przyznam się, że w zeszłym roku ja często widziałem materiały takie prasowe, gdzie mówiono, że szpital jest w bardzo dobrej kondycji, że kupuje to, kupuje tamto. To był też powód tej frustracji dzisiejszej? Jesteśmy zadowoleni, że szpital jest doinwestowany, że zmienia się coś na lepsze, ale nie należy zapominać o tym, że przede wszystkim ludzie tutaj pracują i muszą być zadowoleni ze swoich wynagrodzeń. To, co proponuje nam dzisiaj pani dyrektor, jest... nie możemy tego przyjąć. Jest to... odrzucamy propozycję pani dyrektor całkowicie. Jakie formy protestu? Dzisiaj był strajk ostrzegawczy. Na 2 godziny odeszłyśmy od łóżek pacjentów. Dyrekcja obiecała, że będą oddziały zabezpieczone. Mamy taką nadzieję, że tak się to odbyło.
Jeżeli dzisiaj nie dojdziemy do porozumienia, ponieważ pani dyrektor zaproponowała nam dalsze rozmowy, za chwileczkę będziemy z panią dyrektor rozmawiać. I jeżeli te rozmowy nie przyniosą oczekiwanego efektu, zapowiemy na pewno kolejne strajki. Też takie krótkie, dwugodzinne, czy już dłuższe? Będą to dłuższe strajki. Przypuszczamy, że pierwszy dzień będzie to strajk sześciogodzinny i najprawdopodobniej przejdziemy w strajk ciągły. Będą pani zadowolone wtedy, kiedy będzie te 700 zł, czy jest to kwestia jeszcze do uzgodnień? My będziemy negocjować. To są nasze propozycje. Pani dyrektor nie dała nam swoich propozycji. Rozumiemy, że pani dyrektor liczy pieniądze i wie, czym dysponuje. Tak jak powtarzam, do tej pory nic nam nie zaproponowano, oprócz tych 10%, a więc jeżeli uda nam się wynegocjować to 700 zł, uważam, że będzie to sukcesem. Z tego, co wiemy, żądamy pieniędzy, które już w Polsce dziewczyny mają. Takie mają wynagrodzenia. Proszę powiedzieć, ile na rękę dostaje przeciętnie pielęgniarka? Ze świątecznymi godzinami, z nocnymi dyżurami około 1300 zł na rękę. A lekarze? Ile zarabiają w szpitalu? Tutaj trudno mi powiedzieć, jakie są to pobory, ponieważ informacje, które posiadamy, są nierzetelne i nieścisłe, więc trudno wypowiadać mi na temat grupy zawodowej lekarzy.